Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj problem, jaki poruszymy, to jest pojazd marki Kia. No jest to akurat Ceed. Nie wiem, czy go znacie, czy jeszcze nie znacie. W każdym bądź razie rzecz jest jaka. Przypadłość, która prawdopodobnie dotyczy większości pojazdów marki Ceed, czy marki Kia. Myślę, że marki Kia, prawda? Czy powiedzmy Hyundai, a jaki to model będzie pojazdu, to już bez różnicy. Generalnie rzecz jest jaka: samochód pierońsko zaczął ściągać na prawo. Ale nim do tego dojdziemy, to chcę zaprosić tych, którzy mnie jeszcze nie znają, do subskrybowania kanału, a przekonacie się, że czasem dostaniecie informację gdzieś, którą możecie potrzebować, akurat, którą się mogę z wami podzielić i chcę się dzielić, bo kurczę, myślę, że jest wygodniej każdemu i łatwiej żyć. Zostaje zawsze budżet w kieszeni, jeżeli wiemy, co piszczy w trawie, jak sobie z tym poradzić. No nikt nie jest, słuchajcie, fenomenem. Ja też nie jestem, natomiast jeżeli jakąś wiedzę posiadam, to staram się tym dzielić. No bo co to ukrywać? No słuchajcie, rzecz jest jaka. No. Nikt wiecznie też żył nie będzie, a kurczę, wiedza z kosmosu nie leci. A jednak dobrze by było coś po sobie zostawić. Ale to generalnie nie o tym mowa. Mowa o czym? Tak jak powiedziałem, wspomaganie kierownicy, które drze samochód na prawą stronę. No i rzecz jest jaka. Mamy zimę. Wczoraj włożyłem akumulator do samochodu. Dzisiaj jestem w trasie i stała się rzecz bardzo niedobra, taka, która się dzieje w większości przypadków i się tego obawiałem, ale niestety nie byłem w stanie nic zrobić. Mianowicie, po zapięciu akumulatora kąt skrętu zmienił sobie swoją kalibrację. No i teraz rzecz jest jaka, zobaczcie. Kierownica skręcona jest w tym momencie w prawą stronę, a kąt skrętu, jaki możemy odczytać, jest 0,3, więc do jasnego pieruna w tej pozycji nie może być kąt 0, jeżeli kierownica jest przekręcona w prawo. No i teraz zobaczmy. Przekręcę kierownicę w pozycję prosto, jeżeli mi się to uda. Zaraz wam pokażę, że kierownica jest faktycznie prosto. Zobaczmy, ile mamy. Mamy 22 stopnie na minusie, a kierownicę wykalibrowałem prosto, więc do jasnego ciorta, dlaczego producent tak zaprojektował wspomaganie kierownicy, które gubi kąt skrętu. Tego nie wiem. Myślę, że tego nikt nie wie. A może po prostu celowe działanie, nie? No ale dziwna kwestia. No po co? Po to, żeby się pozbyć samochodów? Po to, żeby zepsuć sobie markę? No ciężko powiedzieć. W każdym bądź razie ktoś dał 4 litery. No i coś poszło nie tak, nie? No i teraz rzecz jest jaka. Jeżeli ja przekręcę kierownicę sobie w prawą stronę, to wiadomo, że ten kąt będzie w pozycji zerowej. Ale problem się robi taki, no jadąc do 40 na godzinę, samochód drze w prawą stronę, po prostu jakby, no ciężko powiedzieć, co się działo. Jakby geometria była kopnięta, jakby koło było przebite, była duża różnica ciśnienia powietrza między jednym a drugim kołem i tam gdzieś sobie darło, czy powiedzmy co z geometrią, czy uszkodzą coś tam w zawieszeniu, kąt nieodpowiednio ustawiony. W każdym bądź razie rzecz jest jaka, no tak się jechać nie da. Niestety, producencie, nie da się tak jechać, żeby jechać powyżej 40, bo w terenie miejskim jedziemy do prędkości powiedzmy czasem 30, 20, 15, 40 na godzinę, no i do cholery ten samochód drze na prawą stronę. No i teraz rzecz jest jaka. Jeżeli ja ustawię kierownicę w tą stronę, no to kąt jest łapany zerowy. No przyjmijmy, o, w tym momencie. W tym momencie kierownica jest w tej pozycji. Kąt skrętu mamy 0,7. O, powiedzmy tak, jak w tym momencie delikatnie ruszyłem. To jest naprawdę mały ułamek. No ale tak być nie może, że kierownicę ściąga. No i teraz rzecz jest jaka. No i mając samochód, po rozładowaniu akumulatora, no niestety na drodze nie zrobimy nic. Jak rozpędzimy pojazd powyżej 40 na godzinę, no to wiadomo, że to wspomaganie się nam jednocześnie wyprostuje. Bo rzecz jest jaka. Każde wspomaganie działa na zasadzie takiej. Im szybciej jedziemy, tym ono mniej wspomaga. Żeby pojazdu po prostu nie wybić z trakcji. Czyli po prostu, żeby pojazd poruszał się nadal swoją linią, gdzie się porusza, wspomaganie zaczyna działać coraz ciężej. Im szybciej jedziemy, tym szybciej, tym mniej wspomaganie działa. A jak stoimy na postoju, pełną parą sobie działa, no bo siłą rzeczy tak musi być, żeby na postoju było wygodniej nam, łatwiej kręcić. A podczas jazdy, no wiadomo, chodzi o to, żeby kierownicy nie wydarło z rąk. Ale to nie będę tłumaczył zasady działania wspomagania, tylko tego nieszczęsnego kąta, który już poruszałem kiedyś odnośnie kwestii ściągania pojazdu na prawą stronę.
No i ja osobiście przyznam szczerze, no podchodzę na dwa razy i bardzo sceptycznie do tematu, że pojazdy zostały źle pospawane i dlatego gdzieś tam ściąga. No kurde, no słuchajcie, no wszystkie pojazdy źle pospawane, no raczej nie. Natomiast zrobiłem sobie kiedyś ten doktorat, doświadczenie na dwóch pojazdach i wyszło na to, że w jednym i w drugim pojeździe po rozpięciu akumulatora, jeżeli akumulator zapinamy, a oglądaliście ten filmik, nie oglądaliście chyba, nie? Możecie oglądali, nieważne. W każdym bądź razie po zapięciu akumulatora przy skręconej kierownicy to pierwsze włączenie tak jakby, nie wiem, zasilania zapłonu, czyli tej przysłowiowej piętnastki powodowało to, że kierownica zostaje przypisana do kąta prostego. No jeżeli tak ma być, że po rozpięciu akumulatora za każdym razem trzeba zrobić kalibrację kąta skrętu, no to gratulacje i mistrzostwo. Po prostu jestem podziw. W każdym bądź razie rzecz jest jaka. Ustawię kierownicę, żebyśmy mieli nieszczęsny kąt. Nie, no ten kąt mi nie będzie potrzebny. No i dobra, więc tak. Kierownicę ustawiłem sobie w tym momencie w pozycji prosto. O, myślę, że ona jest prosto. Nie jest? No dobra, teraz jest? Ok. No i teraz jak mamy kierownicę prosto, przy kącie tutaj minus 22, przepuścimy procedurę i zaraz zobaczymy, bo to już naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. Także jak macie problem, o, udało się ustawić, akurat jest 0,1, myślę, że to jest jakiś tam błąd pomiarowy. Bardzo niewielki. Kalibracja zakończona. No właśnie. I mamy w tym momencie kierownicę w pozycji prostej skalibrowaną. Także wreszcie teraz, Holender, można jechać dalej. Przy normalnie cholerka działającym wspomaganiu, nie? Także jak macie problem ze wspomaganiem, mianowicie ze ściąganiem samochodu w prawo, to piszcie śmiało w komentarzach, będziemy się dzielili tymi problemami, czy jestem tylko ja i znajomy, który ma ten problem w pojeździe. Generalnie on problemu nie miał, ale po rozpięciu akumulatora wyszło na to, że jednak ma. Także jeżeli wy też macie tego typu problemy, piszcie śmiało, będziemy się dzielili relacjami. Jak filmik się komuś oczywiście przydał, liczę na łapeczkę w górę. Jeszcze raz naprawdę zapraszam do subskrybowania. Zawsze się możecie przekonać, że jakiś tam filmik, który puszczę, wkleję, może się Wam przydać, a to naprawdę nie boli, a pomaga i ułatwia życie, nie? Wszystkiego nie musicie oglądać, ale jeżeli oglądaliście ten filmik i uznaliście, że się ten filmik Wam przydał, bądź wypadliście też ofiarą takiego pierońskiego ściągania kierownicy w prawą stronę, no to podziękujcie za ten filmik chociaż w jakiś sposób łapeczką czy cokolwiek, nie? A jak uznaliście, że straciliście czas, no to przepraszam bardzo. W każdym razie problem dzisiejszy, tak prawidłowo wypowiedziane, dotyczył ściągającego wspomagania w prawą stronę. No dziwne to też, że na lewo go nie ściąga, tylko na prawo, nie? No ale wychodzi, tak ma być. Samochód przepisowy, jak już to idzie na prawo, a nie na lewo. Także dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam i do następnego filmiku. Cześć, trzymajcie się i oczywiście pozdrawiam tu ekipę, którzy mi udostępnili sprzęt. Bo bez tego niestety kalibracji bym nie zrobił. A ja dalej uderzam w trasę. Także jak będę miał następną rzecz jakąś po drodze, która się może wydarzy, może oby nie, to oczywiście będę się z Wami tym dzielił. Także póki co na razie. Cześć, do zobaczenia w następnym filmie. Hej.